Cześć. Jesteśmy po przeczytaniu dziesiątego rozdziału o sianiu, zachciankach i potrzebach. Jestem ciekawa, jaka myśl albo wersja prezentowana w tym rozdziale Was szczególnie dotknął, więc zachęcam Was do tego, abyście pod tym filmikiem zostawiali komentarze i dzielili się taką jedną myślą, która szczególnie Was dotknęła w tym dziesiątym rozdziale. A ja chciałabym króciutko podsumować, bo autor w tym rozdziale mówił o trzech zasadach. Sianie i zbieranie. Mówił o tym, że zbierzesz to, co zasiałeś, że zbierzesz po zasianiu, czyli jest właściwa kolejność i że zawsze zbierzesz więcej niż to, co zasiałeś. A ja szczególnie chciałabym się skupić na aspekcie siania i na tym, czym w ogóle jest to, to ziarno, to, co siejemy. Pamiętam mój początek siania, kiedy. Przyszłam dopiero co tak naprawdę do społeczności kościadom i nigdy wcześniej nie słyszałam o sianiu i zbieraniu. Także by to była dla mnie abstrakcja, szczególnie jeżeli chodzi o ten aspekt finansowy. Pamiętam jedno z nabożeństw, to było okolice wielkiego, wielkiego postu. Po kazaniu kaznodzieja się zapytał: Dobra, kto chciałby otrzymać pieniądze, niech podniesie rękę do góry, 50 złotych. Soję myślą, nie, no, to jest jakiś żart chyba. Ale faktycznie podniosło kilka osób rękę do góry, w tym też ja, i otrzymaliśmy, każda z tych osób otrzymała kopertę, w której było 50 zł. I było powiedziane właśnie o osianiu i że te 50 zł to jest ziarno. To jest ziarno po to, aby zasiać w konkretną osobę. Osoba, która tego potrzebuje. Możemy oczywiście dołożyć do tego swoje, jeszcze jakieś jakieś fundusze, żeby to ziarno było większe. Ale pamiętam, że na tamten moment to właśnie było 50 złotych. Wyszłam z tego nabożeństwa, wiecie, studentka, ograniczony budżet mam i pojawiały się takie myśli, rany, to jest 50 złotych i to nie jest na mnie, to nie jest na moją zachciankę, to nie jest na moje potrzeby, ale to jest 50 złotych, które ja mam zasiać w osobę potrzebującą. Od tego nabożeństwa przez te kolejne dni nie było, nie było takiej chwili, żebym nie myślała o tym, w kogo ja mam zasiać te 50 zł? Co ja mam z nimi zrobić? Kto jest tą osobą potrzebującą, w jaki sposób mam zasiać te 50 zł? Pamiętam, że to był też taki czas, kiedy ja szukałam współlokatorki do mieszkania. Wystawiłam post na grupie na, na Facebooku i po chwili zgłosiła się do mnie dziewczyna i ona tak naprawdę się do mnie zgłosiła. Myśmy w ogóle nie znałyśmy ale z pytaniami na temat wiary, bo widziała na moim profilu, że jestem osobą wierzącą. I w tym momencie wiedziałam, to jest ta osoba, z którą chcę się spotkać, którą chcę zaprosić na kawę, na jakiś deser, żebyśmy sobie mogły porozmawiać. E, po prostu, żeby ją poznać, żeby wysłuchać, żeby zobaczyć po prostu jakie też życie prowadzi i jeżeli na to będzie też taka przestrzeń, aby móc jej powiedzieć o Bogu. I pamiętam, że spotkałyśmy się tego dnia, w ogóle jak szłam na to spotkanie, byłam taka podekscytowana, że idę zasiać, idę zasiać to ziarno, które mam na, na, na to spotkanie. I w trakcie tego spotkania faktycznie ta osoba miała bardzo dużo pytań na temat Boga, na temat wiary, mogła mi powiedzieć Ewangelię. I przy okazji okazało się, że szuka mieszkania, więc miałam dodatkowo katolicką I po jakimś czasie ta osoba też trafiła do naszej społeczności i się ochrzciła. Wszystko zaczęło się od tego ziarna, i oczywiście samo ziarno nie wystarczyło, bo było też odpowiednie nastawienie. Myślenie, w kogo mogę zasiać, myślenie o tym, w jaki sposób. Miałam też takie oczy szeroko otwarte, gdzie, gdzie dokładnie i też temu wszystkiemu towarzyszyło tak naprawdę takie odpowiednie nastawienie serca. Taki był mój początek lekcji o osianiu, i potem tak naprawdę bardzo o, o wiele łatwiej było mi podejmować kolejne kroki i, i też po prostu dzielić się swoimi finansami i siać w inne, w inne osoby. I oczywiście mamy różne rodzaje ziarna. Mamy ziarno, właśnie w postaci naszych finansów, ziarno w postaci naszego czasu, naszych zasobów, czyli tego tak naprawdę, co, co mamy: czy to jest samochód, czy to jest mieszkanie, dom, nawet jedzenie, i też ziarno w postaci naszego doświadczenia i wiedzy. I pierwszą rzeczą, o którą chciałabym powiedzieć, to jest to, aby dać się Bogu w tym prowadzić. Bóg nas na zna, on wie też, on nam daje, on, on nam daje też ziarno. I to, co ja zauważyłam też i zauważam w moim życiu, że to, będąc blisko Boga, ważne jest, aby być też otwartym na głos Ducha Świętego. Co on chce Tobie dzisiaj powiedzieć? Jaka to ma być osoba, w którą Duch Święty chce, abyś dzisiaj zasiał? Kto jest w Twoim otoczeniu? Kto jest osobą potrzebującą? W jaki sposób? Masz dzisiaj zasiać za pomocą którego ziaren, które Bóg ci daje. Finansów, czasu, talentów, twoich zasobów. U mnie przynajmniej to wygląda tak, że czasami pojawia się to jak taki impuls, jak taka myśl, która wiem, że pojawia się nagle, i to jest taka myśl w zasadzie spotkaj się z tą osobą. Poświęć jej swój czas albo przeznacz kwotę konkretną x. Się pojawia w mojej głowie na no na przykład super zrzutkę albo dodatkowo po nabożeństwie, ponad to, co już, już daje. I to czasami to jest po prostu taki impuls i warto temu zaufać, głosowi Ducha Świętego, tej myśli, która się pojawia. Może jest jakiś konkretny fragment, który cię porusza i w jakiś sposób konfrontuje i pobudza do tego, żebyś wykorzystał to ziarno, które masz i zasiał w konkretnym obszarze. Druga taka rzecz, to jest to, że ziarno musi obumrzeć, aby wydało plon. I w Ewangelii Jana 1224 czytamy. Ręczę i zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy rzucone w ziemię nie obumrze, zostanie pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon, ziarno musi obumrzeć, by wydało plon. Nie mogę zasiać ziarna i po pięciu dniach je odkopać z ziemi, żeby z powrotem je schować do kieszeni, żeby z jednej strony zasieć, a z drugiej strony jeszcze mieć to ziarno, w razie czego. Nie. Jeżeli sieję, jeżeli daję ziarno, to muszę to po prostu puścić. I są dwie reakcje. Możesz wybrać, jaka będzie twoja reakcja. Albo będziesz się skupiał na tym, że siejesz ziarno i już go nie masz, albo skupiasz się na tym, na ekscytacji i na takim oczekiwaniu, że ten plon z tego ziarna będzie, że on będzie potrzebował czasu, ale on wyrośnie i jesteś tym podekscytowany i jesteś w tym takim czasie oczekiwania. Więc to do ciebie należy, jaką akcję wybierzesz. Czy to będzie akcja, że będziesz się skupiał na tym, że no przecież dałeś ziarno i już tego ziarna nie masz. Czy to będzie akcja ekscytacji, że jestem podekscytowana tym, co Bóg zrobi i co Bóg uczyni i jaki będzie plon właśnie z tego ziarna. Trzecia taka rzecz. Nie zniechęcaj się, jeżeli od razu nie widzisz owoców. Nie zniechęcaj się. To często potrzeba czasu. I tutaj posłużę się taką, ta, takim przykładem też z naszego, z naszego życia. Przez dwa lata z moim mężem prowadziliśmy spotkanie domowe konkret. I spotkanie odbywało się u nas w domu regularnie, co dwa tygodnie. Do każdego spotkania musieliśmy się przygotować. Musieliśmy posprzątać mieszkanie przed i po. Musieliśmy też pomyśleć o jakimś zakupie jakiegoś drobnego poczęstunku, jakiejś napoi. Też chcieliśmy ugościć osoby, które na to spotkanie przychodziły, przez dwa lata regularnie. Czy widzieliśmy plon od razu? Nie. Czy pojawiały się momenty zniechęcenia? Tak, ale podjęliśmy decyzję, że będziemy w tym regularni, że będziemy w tym konsekwentni i że będziemy, te, będziemy tutaj fać w tej decyzji. I na przestrzeni tych dwóch lat widzieliśmy błogosławieństwo w postaci przyjaźni i relacji, które się nawiązały na tym spotkaniu i trwają do dzisiaj. Mamy wspaniałych przyjaciół. Widzieliśmy rozwój duchowy, rozwój duchowy osób, które były też częścią tego spotkania, i na przykład są to osoby, które dzisiaj prowadzą swoje spotkanie domowe, a my mogliśmy. To obserwować, mieliśmy ten przywilej zobaczyć, jak właśnie ten wzrost duchowy następował. Widzieliśmy też chrzty osób, widzieliśmy jak osoby przychodziły na to spotkanie i widzieliśmy jak przychodziły aż do tego momentu, jak podejmowały decyzję, że chcą oddać swoje życie Jezusowi i to było też zwieńczeniem właśnie tej, de, tą decyzją chrztu. I to było niesamowite takie błogosławieństwo. Każde spotkanie, każda z tych osób to dla nas było niesamowite błogosławieństwo, więc nie zniechęcaj się, jeżeli siejesz, czy to swoje finanse, czy to swój czas swoje zasoby, doświadczenie, wiedzę, a nie widzisz od razu owocu. Nie zniechęcaj się. Naszą odpowiedzialnością jest to, aby siać. I to, do czego bym chciała dalej przejść, to właśnie naszą odpowiedzialnością jest to, aby siać, ale to Bóg daje wzrost. W pierwszym liście do Koryntian 3,7 czytamy Nie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Pamiętajmy, że My siejemy, ale my nie sprawiamy, że to ziarno kiełkuje. My nie sprawiamy, że z tego ziarna wychodzi roślina, że jest ten plon, że jest ten owoc. To nie my. Naszą odpowiedzialnością jest to, że my siejemy. Ale to właśnie jest Bóg, który daje wzrost i to właśnie o niego chodzi. I z kolei wzrostu nie mogłoby być, gdyby właśnie nie to zasiane ziarno. Więc po naszej stronie jest właśnie ten krok, żeby to ziarno, które my mamy, które ma każdy z nas, w postaci tych różnych rodzajów, które wymieniłam na początek, naszą odpowiedzialnością jest to, aby zasiać. Ale to, co dalej się z tym dzieje i ten wzrost, to już właśnie jest po stronie Boga. Chciałabym też nas zachęcić do tego, aby Bogu zaufać. Bo to oczywiście, te, te, tak jak też zresztą autor pisał w tej, w tej książce, to, żeby siać ziarno. No to każdy z nas stoi przed decyzją, czy to ziarno, które mam, czy ja je z kolei przeznaczę na chleb, czyli też tak poniekąd na, na siebie, czy ja z kolei część tego ziarna przeznaczę właśnie na zasiew. Każdy z nas stoi przed taką decyzją, ale chciałabym Cię zachęcić do tego, abyś się nie zniechęcał i abyś Bogu przede wszystkim zaufał, dlatego że to Bóg nas zaopatruje. I czytamy w drugim liście do Koryntian 9, 10, 11. Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Będziemy mogli celować w hojności, ale to nie dlatego, że kumuli, kumulujemy coś po prostu i, i, i to ja będę hojny jak Będę miał lepszą pracę, jak będę miał podwyżkę, jak będę miał lepsze warunki finansowe. Nie. To jest, już podejmuję tę decyzję, aby na takim etapie życia, na którym jestem, aby być hojnym i Bóg się do tego przyznaje, bo Bóg doskonale zna nasze potrzeby. Widzi, czego nam jest potrzeba. On jest tym, który zaopatruje nas zarówno w nasze potrzeby, ale też w to ziarno, które my z kolei możemy do tego zasiewu wykorzystać. Także nie bójmy się Podejmować tego odważnego kroku, aby przeznaczać to zdzielno na zasiew, bo możemy w tym momencie też Bogu zaufać, że On nas zaopatrzy i doświadczać też takiego ponadnaturalnego, Bożego zaopatrzenia. I powiem Wam też szczerze, od kiedy właśnie też jesteśmy z Miklarem w społeczności, i, i podjęliśmy też taką właśnie decyzję, że chcemy prowadzić taki hojny styl życia, nie chcemy. Patrzeć na, na siebie, na to, żeby nam czegoś nie brakowało, tylko przede wszystkim chcemy błogosławić innych ludzi. Nie było takiego momentu dotychczas, żeby żeby nam czegoś zabrakło, żeby nagle, żebyśmy byli bez pracy, albo żebyśmy nagle byli w trudnej sytuacji finansowej, albo żebyśmy byli bez dachu nad głową. Nie, zawsze, zawsze Bóg się przyznawał do naszych decyzji i do tego, że podejmowaliśmy decyzje, żeby prowadzić hojny styl życia, więc też tak chciałam was do tego zachęcić. I chciałabym wam też podać przykłady ziarna, które zasialiśmy jako społeczność, bo u niektórych tych ziaren już widzimy owoce. Te ziarna zostały zasiane jakiś czas temu, te ziarna są zasiewane teraz, ale już niektóre owoce możemy dostrzec. Ziarnem to przede wszystkim też była hojność finansowa osób, które zakładały tą społeczność, aby móc wynająć i wyremontować pierwszy budynek. Owoc – społeczność, która się rozwija od ponad 7 lat. To jest owocem hojności osób, które zakładały tę społeczność 7 lat temu. Kolejny przykład, hojność finansowa i czasu osób wszystkich zaangażowanych w nasze półkolonie, w Daycamp. Owoc dzięki temu podczas każdej z tych półkolonii były dzieci i byli rodzice, którzy mogli usłyszeć o Bogu, którzy mogli usłyszeć Ewangelię. Te ziarna w ich serca zostały zasiane właśnie na tych półkoloniach. Oczywiście to nie były tylko finanse, bo jako społeczność dużo wcześniej zaczynaliśmy się do tego przygotowywać, zajmując sobie wolne w pracy, inwestując nasz czas, nasze talenty, nasze zasoby. Ale już mogliśmy podczas tych półkolonii widzieć, jak te ziarna są zasiewane w serca tych dzieci i też tych rodziców, z którymi mieliśmy kontakt. Kolejny przykład, super zrzutka na miejsce na Gotarda 16. To był konkretny czas siania. Ten czas, podczas którego zbieraliśmy finanse na to miejsce, na to, aby je wyremontować. To był też czas poświęcony na post, na modlitwę o to miejsce. Finalnie, też wymontowanie tego miejsca. Owoc. Mamy przestrzeń, która może być błogosławieństwem dla innych. Mamy przestrzeń, która może być centrum. Spotkań przede wszystkim też z osobami niewierzącymi. Jest to też przestrzeń, gdzie my możemy też budować relacje, chociażby podczas spotkań domowych. Kolejnym przykładem super zrzutka, na którą zbieraliśmy finanse, między innymi, na sprzęt do domu TV. Owoc co niedzielę dzielamy do osób z transmisją, które potrzebują usłyszeć o Bogu. Co niedzielę docieramy do osób z słowami nadziei, z słowami życia. I te osoby też, i niektóre z tych osób, które dołączyły do naszej społeczności jakiś czas temu, dołączyły w jakiś sposób poprzez transmisję online. To są konkretne owoce. Niektóre z tych osób już się ochrzciły. To są owoce. Zaczęło się od te zjajna, różne zjajna, każdego z nas w postaci finansów, zjajna w postaci modlitwy. I teraz na przestrzeni czasu pomału widzimy też tego owoce. Kolejnym przykładem, to jest kolejnym przykładem takiego ziarna, to jest z kolei poświęcony czas osób zaangażowanych w alfę. I też finanse, które my jako społeczność przeznaczamy właśnie na to, na to spotkanie. Owoc, osoby, które odnajdują na tych spotkaniach odpowiedzi na trudne pytania. Mają możliwość spotkania się z osobami wierzącymi. Owocem są osoby, które podczas tych spotkań, podczas tych kursów się nauczyły, dały się ościć. To są konkretne owoce tych ziaren, które my zasiewamy, które zasialiśmy. Każdy z nas w tej społeczności może być siewcą. I do tego też Cię gorąco zachęcam do tego, abyś podjął decyzję, że chcesz być siewcą. Tym ziarnem, które ty siejesz regularnie, może być na przykład kafika którą przygotowałeś. I dzięki tej grafice, to, to może być owocem, że jakaś osoba na Facebooku trafiła na grafikę, a później trafiła na kazanie, które zmieniło jej życie. Może być też takim przykładem takiego, takiego ziarna, które siejesz, to jest regularna służba w produkcji i w domu TV. Owocem tego są ludzie, którzy spotykają się po raz pierwszy z żywym Bogiem podczas transmisji online, które poznają poprzez transmisję online Czym też tak naprawdę jest prawdziwy kościół. To jest ziarno siane regularnie. I owoce też tego przychodzą z czasem. Tym ziarnem, które siejesz, może być też czas poświęcony na modlitwę. O inne osoby, to też jest ziarno. Tym ziarnem, które możesz zasiać, to jest na przykład zaproszenie kogoś na niedzielny obiad. Wiecie, też trzeba kupić. Składniki wcześniej przygotować, ugosić. To też jest powiązane z różnymi aspektami hojności. Tym ziarnem, które możesz zasiać, to jest na przykład prezentowanie komuś jakiejś wartościowej książki. Wiesz, że ta osoba ma jakieś trudne pytania w konkretnym obszarze albo chciałaby sobie jakiś temat uporządkować i po prostu czujesz takie przynaglenie, że chcesz święcić się do tego przynagle, żeby kupić tej osobie tą i tą książkę, bo wiesz, że to może z kolei pomóc tej osobie uporządkować ten temat. Tym ziarnem może być też poświęcanie regularnie czasu osobie, po to, aby mogła wzrastać duchowo, spotykając się z nią regularnie, inwestując swój czas, tym ziarnem mogą być też przede wszystkim twoje finanse. Na przykład widzisz osoby w trudnej sytuacji i tym ziarnem może być na przykład to, że pomożesz tej osobie i, i na przykład opłacisz tej osobie jakiś kurs, dzięki któremu będzie mogła znaleźć lepszą pracę. To może być też konkretne ziarno, które masz w swoich, w swoich rękach. I to, do czego chciałabym Ci zachęcić, nas, ka ka każdego z nas, to jest to, aby regularnie część naszych finansów przeznaczać, naszych finansów, naszego czasu, przeznaczać na zasiew. Aby w obszarze naszych finansów była konkretna kwota, która wiesz, że to jest ziarno. Tak jak ja miałam tu 50 zł na samym początku, jak, jak dopiero się oswajałam z tym tematem, to ja wiedziałam, że to nie są moje pieniądze. To są pieniądze przeznaczone właśnie na ziarno. Tym ziarnem też może być twój, twój czas. Zarezerwuj sobie w kalendarzu czas dni na zasiew. Niech ten czas konkretnie wygospodarowany będzie właśnie tym ziarnem, które, które siejesz. I na sam koniec podsumowując tych pięć punktów w obszarze właśnie siania, to jest przede wszystkim to, abyś dał się prowadzić Bogu, zaufaj Bogu, Bóg bo chce Cię w tym aspekcie prowadzić, chce Ci dodawać mądrości, jakiego ziarna masz użyć, chce Ci otwierać oczy na osoby, które są w Twoim otoczeniu i które potrzebują właśnie, w które możesz zasiać to ziarno, zaufaj Mu i daj Mu się prowadzić. Drugi punkt, ziarno musi umrzeć, aby wydało plon i do Ciebie należy decyzja, jaką przyjmujesz reakcję. Zachęcam cię, aby to była reakcja, abyś wybierała tę akcję ekscytacji i oczekiwania na to, kiedy ten plon wyjdzie, kiedy zobaczysz tego owoce. Trzeci punkt. Nie zniechęcaj się, jeżeli od razu nie widać owoców. Bądź regularny i wytrwały w tej decyzji, że będziesz siewcą. Czwarty punkt. To Bóg daje wzrost. To o Niego chodzi, to On daje wzrost. My mamy podejmować tylko krok wiary i siać ale to Bóg się do tego też przyznaje. I piąty punkt, zaufaj Bogu. Zaufaj Bogu, bo to On cię zaopatruje. Nie bój się oddać tego ziarna i przeznaczyć tego ziarna na zasiew, bo Bóg się też do tego przyznaje i chce, żebyś doświadczył ponadnaturalnego też takiego zaopatrzenia z Jego strony. Dziękuję Wam i do kolejnego rozdziału.